Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Super bass got boom, boom. Got me dead live, I'm Kurt Cobain. Boom, boom. Sip Ace, that super bass got boom, boom. Got me dead live, I'm Kurt Cobain. Boom, boom. Sip Ace, that freaking bottom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, mam drzazgę, kurczę, nie wiem gdzie to sobie tak rozrabiałem, ale nieważne, nieważne. Dzisiaj test dwóch smalczyków, bardzo fajnych smalczyków, film z aplikacji, zresztą propozycja się pojawi, to było bodajże 13 grudnia, tak, 13 grudnia, czyli 17 dni temu, 17 dni temu, kurczę, jutro jest Sylwek, jutro jest Sylwek, więc... Z okazji, znaczy może już, o tak, z okazji. Szczęśliwego nowego roku, czyli szczęścia, zdrowia i słodyczy detailingowy dziecię życzy. Wszystkiego detailingowego. W nowym roku oczywiście. I teraz tak, wracając do wosków. Tak jak było widać, przejechane prawie 3000 km i prawie 100 dni. Z czego po miesiącu diamencik usiadł znacznie. Na początku bardzo fajny, podobny cropping. Po miesiącu diamencik usiadł diametralnie usiadł. Naprawdę było widać, że znika w oczach. Po dwóch miesiącach prawie, że go już nie było. I później w połowie, po upływie prawie 2,5 miesiąca potraktowałem go quick detailerem. Fajnie odżyły, bo już ratowałem. Ratowałem w sumie te woski. House of Wax siedział jeszcze całkiem względnie.
Diamencik niestety umierał i całkiem fajnie przyjęły ten quick detailer woski. Po czym następne mycie potraktowałem to pianą kwaśną, nie pytaj jaką, w stężeniu 1 do 10, bardzo fajna piana, można powiedzieć produkt 3 w jednym, będzie na kanale, nie powiem jaka, także nie pytaj w komentarzach, śledź kanał, pojawi się ta piana, naprawdę jest, miałem powiedzieć, co jest fajna, naprawdę super, warto śledzić kanał, o tak powiem. I zjadło znacznie, ale tutaj bardziej zjadło ten quick detailer, ale co zauważyłem, że fajniej tego quick detailera przyjął diamencik niż szafirek. Kurczę, ja byłem pod wrażeniem. Ja byłem przekonany, że szafir podbije się znacznie. Nie. Więc tutaj ten diamencik jakby był taki, można powiedzieć, bardziej taki szlachetny, nie wiem o co chodzi, może ma inne dodatki, pewnie tak, jakieś składniki, które kurczę, no przyjęły pięknie ten quick detailer, a quick detailer, ten, który użyłem, nie jest żadnym wypasem, który siedzi 2 lata, czy tam 2 miesiące, nie. To jest produkt, który właśnie typowy quick detailer. Robi mega połysk, siedzi może jedno mycie, 2 i to jest wszystko, ale siedzi perełeczka. I teraz tak, no byłem pod wrażeniem byłem, ale tak czy tak moim zdaniem, i jeszcze jedna rzecz, domywanie i oczyszczanie się, nie zauważyłem większej różnicy. Później dopiero właśnie tak po upływie 2 miesięcy moim zdaniem, może i 1,5 miesiąca, w okolicach 2 miesięcy fajniej domywał się, czyli samo oczyszczanie lepsze miał House of Wax, z tego względu, że był lepszy zrzut. Ale podziwiam to, że kurczę ten, tutaj wiesz co, mam taką zagwozdkę, bo kurczę no dziwnie, że naprawdę lepiej odżył diamencik po quick detailerze, komar, chodź tu, skurczy byku, niż szafirek, więc ciekawa sprawa. I teraz tak, reasumując, no osobiście zdania nie zmieniam. Jakbym miał wybrać z którejś z tych wosków, jeżeli chodzi o trwałość i uderzenie, no to w dalszym ciągu szafirek. Jednak ten głębia lakieru i to nawilżenie takie jakby tego lakieru, moim zdaniem fajniejsze niż diament. Ale nie mówię, że diament jest zły. Też bardzo fajny wosk. Na lato będzie super. Zabawa w ogóle diamentem to jest poezja. Szafirkiem też. Ale diamencik rzeczywiście, jeżeli chodzi o aplikacje i takie doznania. I zabawę tym woskiem, no to tutaj diamencik bryluje. Ale ja osobiście w dalszym ciągu, jeżeli miałbym wybierać między tymi dwoma woskami, wybrałbym jednak chyba szafirka. Raczej na pewno szafirka. Ja osobiście. To jest moja oczywiście subiektywna opinia. I myślę, że w sezonie letnim dociągnie do 4 miesięcy. Dociągnie do 4 miesięcy. Wiadomo, ja to testuję różne tutaj szampony, różne piany, więc te produkty nie mają lekko. Ale jakby się tak na upartego, ta aplikacja konkretna na całe auto, bo wiadomo, że ten błotnik też nie jest jakimś wyznacznikiem. Tutaj te produkty na tylnym błotniku też nie mają najgorzej, ale i tak za długo nie posiedziały, więc ja myślę, że na dolnej partii drzwi z przodu zdechłyby pewnie dużo szybciej, albo by je przytkało, musiałbym odtykać delikatnie, więc no tutaj trzeba też brać pewne taki dystans do tego. Ale no w sumie błotnik było na jednym elemencie, więc dużej różnicy, jeżeli chodzi o prawa, lewa strona nie ma, więc tutaj nie doszukujmy się drugiego dna. Ja osobiście wybrałbym jednak szafirka. No dobra, nie będę już przynudzał. Dzięki za obejrzenie i jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego detailingowego. I mam nadzieję, że w nowym roku również będziesz śledził kanał Dziadzi, który lubi się bawić chemią i lubi właśnie dla Ciebie w sumie kręcić takie filmiki, testy, a uwierz mi, że wymaga to czasu, cierpliwości, ale ja to lubię. Cześć!